Świnoujście otrzymało kwotę 20 milionów złotych na remont basenu bosmańskiego. Te pieniądze nadal pozostają w gestii miasta. Zapewnił o tym wczoraj w rozmowie telefonicznej Leszek Droździel, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który rozmawiał z prezydentem Świnoujścia. To bardzo dobra i ważna wiadomość, bo w związku z niedotrzymaniem przez miasto pierwszego terminu rozpoczęcia prac pojawiła się groźba utraty tych pieniędzy. Mieliśmy termin zakończenia 31 maja 2008 roku. Ponieważ trwają dzisiaj te rozmowy, wymiana korespondencji w kwestii pieniędzy, również przesuwa się termin rozpoczęcia realizacji inwestycji. W związku z tym nie możemy wyegzekwować na inwestorze, który wygrał przetarg, że zakończy ją w tym terminie, bo termin wejścia jego na plac budowy już minął. My dzisiaj mamy uzgodnione z wykonawcą, że jest w stanie poczekać do 15 lipca do momentu podpisania umowy. Będzie czekał ze swoją ofertą, uważając ją za ważną. No ale każdy dzień, każdy tydzień czy każdy miesiąc opóźnienia wejścia na plac budowy wiąże się z tym, że opóźniony o tyle zostanie termin zakończenia tej inwestycji. Ale żeby pieniądze z Unii rzeczywiście nie przepadły, ważne teraz będzie dotrzymanie kolejnego terminu zakończenia budowy i tu też Świnoujście może odetchnąć. Dzisiaj już może ważniejszym jak pieniądze, bo pieniądze mamy, jest kwestia przesunięcia terminu zakończenia inwestycji. Przypomnę, są to pieniądze z Unii Europejskiej i te pieniądze muszą być rozliczone do końca przyszłego roku. W związku z tym trzeba się tutaj naprawdę bardzo sprężać, jeżeli chodzi o wykonanie, ale również bardzo ważną sprawą jest rozliczenie inwestycji, czyli działania między gminą a agencją w zakresie zakończenia rozliczenia finansowego tego zadania. Dodajmy, zadania, z którym miasto boryka się od wielu lat. Stan techniczny dotychczasowej bazy znacznie pogorszył się kilka lat temu. Kolejne władze miały różne propozycje dla rybaków, niekiedy bardzo już konkretne. W naszym archiwum zachowała się m.in. i taka wypowiedź powiatowego inspektora weterynarii z sierpnia 2002 roku. Przewidujemy, że na zakończenie tej inwestycji Polska już będzie w Unii Europejskiej i będzie to miejsce musiało spełniać wszystkie wymagania związane z przepisami Unii Europejskiej. Więc będzie to przystań nie tylko dla polskich łodzi rybaków, ale także i dla łodzi i kutrów z Danii, Szwecji i z Niemiec. W miejscu tym będzie można nie tylko zdawać złowioną rybę, ale także będzie można zdawać wody zęzowe, zdawać odpadki, zaopatrywać się w sprzęt połowowy, w paliwo, w środki spożywcze dla załóg połowowych, w lód oraz inne niezbędne rzeczy. Będzie też pełna odprawa graniczna. Miejsce to będzie wyposażone w chłodnie i prawdopodobnie będzie dopuszczony obrót towarowy, hurtowy w tym miejscu rybą. Z tego względu, że Świnoujście będzie zlokalizowane na krańcu dróg lądowych i kolejowych, trudno przewidywać, żeby w tym miejscu powstała giełda rybna. Giełda rybna planowana jest w okolicach środkowego wybrzeża naszego, gdzieś najbliżej koło Ustki. Ze względu na lokalizację tego portu będzie on zabezpieczony przed rozlewem paliw, przed rozlewem wszelkich zanieczyszczeń z dużych zakładów przemysłowych, takich jak Morska Stocznia Remontowa, zakłady zgromadzone w wolnym obszarze celnym lub zakłady zgromadzone na terenie portu przeładunkowego towarów masowych w Świnoujściu. Władze się zmieniały, lecz problem pozostał. Czy obecnym włodarzom miasta uda się go wreszcie rozwiązać? Jedno jest pewne, tym razem zapadła konkretna decyzja, a za nią poszły działania, o których trudno jednak powiedzieć, by nie budziły kontrowersji. Prezydent miasta postanowił, że na czas remontu basenu bosmańskiego rybacy przeniosą się na jedno z nabrzeży świnoujskiej mariny, portu jachtowego. W mediach pojawiły się szybko pytania o sens takich działań. Czy pobyt rybaków nie zepsuje wizerunku z trudem budowanej przystani jachtowej? Jak można zorganizować taką pracę w sąsiedztwie ekskluzywnego towarzystwa jachtmenów? Te pytania powracają teraz, gdy ryba pojawiła się już na basenie. Wczoraj zadaliśmy je samym rybakom. Zbigniew Woźniak, który jako jeden z pierwszych przeprowadził tu swój kuter, jest przekonany, że tymczasowa lokalizacja przyniesie obopólne korzyści. Moim zdaniem to nie zgrzyta. Wszędzie są jachty na zachodzie, kutry stoją w mieście prawie i przy nich jachty i to idzie w parze nawet, bo przychodzą do nas, pytają się o rybkę, poznajemy nowych ludzi. Czyli tak powinno być,
No a teraz, jeżeli chodzi o te nowe warunki, które narzuca Unia, jeżeli chodzi o przeładunek i tak dalej, czy nie obawia się pan, że przyleci tutaj jakiś inspektor i powie, to nie jest tak, jak powinno? Ale w tej chwili to tutaj wszystko jest w trakcie pracy i każdy to rozumie. Rybacy mają nadzieję, że w przejściowym okresie adaptacji tymczasowej bazy inspektorzy przymkną oko. A później, marzy im się nawet zorganizowanie handlu i małej gastronomii w oparciu o świeżą rybkę. Na razie jednak przed nimi spora i znacznie pilniejsza do wykonania praca, urządzenie się w nowym miejscu.